Pozna nas w sądzie. Chodź. Jezu. Nic, tylko trzeba. Trzeba mu zwrócić. Zawsze człowiekowi wiatr w oczy. Jak w kieszeni 1500, to ciekawie ile na koncie. Pewnie ze 100 tysięcy. 100? Puknij się w łeb. Najmniej miliard. Jezu, na co oni wydają? Ty tego nie pojmiesz. To jest inne życie. Ruszaj się. Nic, tylko trzeba zwrócić i przeprosić. Taki film widziałem w zakładzie. Dwóch znajduje rozbity samolot z bogatym gościem. Znam, szklana pułapka. Co ty, co ty, co ty? To było pożegnanie z Afryką. No i porywają go za okup. W Ameryce? Tam to jest dopiero bandytyzm. A jak by go przechować? Opatrzeć, doglądnąć, czy nie ma co złamane. I do rodziny z informacją. Niech płacą, skurwysyny. Okup. Za opiekę. A za opiekę to co innego. Takie czasy. Na tym filmie ci dwaj założyli na łeb pończochy, jak go przenosili, żeby ich potem nie rozpoznał w sądzie. A skąd ja ci trafę z te pończochy? Rajtuzy. Mogło być? Nie mogę, jak go kocham, obrzydliwy jestem. Nakładaj, nie jest tak źle. Patrzy się! Nakładaj, nakładaj, mówię. Dalej. Wiesz, rozetnę, Ala, co? Ani mi się wasz, nowiutkie z opieki. Ale dopiero co 500 dostałaś. To nie znaczy, że mam się stać na prawo i lewo. Za mną. Nie wstrzymuj powietrza! Bardzo przepraszam. Dalej, bierz go do auta. Że się tobie w kryminale podoba, to nie znaczy, że wszystkim. Siadaj, będziesz kierował. Nie mam prawka. Jak nie masz? W kryminale kursu nie było? To nie w czasy z prawem jazdy. Kieruj ty, Boguś. To tak samo jak kombajn. Żadna filozofia.